Pamiętam, jak spotkałem się z moim dyrektorem jeszcze wtedy, też przed, przed tym odejściem. Ja mówię, I, i co, i chce pan być prywaciarzem? No, to było pejoratywne określenie wtedy. Spotkałem kiedyś też przypadkowo, zupełnie po, po, po wielu latach, już jak nawet miałem tę działalność medyczną, przypomniałem mu tę rozmowę, no i pan co, miał pan jednak rację. No, tak mi się wydawało wtedy już też, że mam rację, odchodząc z tego zakładu. Cześć, tu Greg Albrecht. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali firmy od zera. Staram się zrozumieć, co działa w biznesie i dostarczyć Ci wskazówek, inspiracji i energii do działania. Zaczynajmy! Bardzo się cieszę, bo dziś gościem Greg Albrecht Podcast jest Adam Rozwadowski, założyciel firmy EnelMet. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam również. Bardzo dziękuję za zaproszenie do siedziby, do biura. Zawsze rozmowy w tej atmosferze są takie jakieś bardziej naturalne, bo też można się bardziej komfortowo poczuć. O czym powinniśmy porozmawiać? Wydaje mi się, że historii trochę, bo w związku z tym, że historia przedsiębiorczości jest dosyć długa, a poza tym no, jesteśmy w biurze, gdzie właściwie funkcjonowałem jako prezes zarządu. W tej chwili już nie jestem od roku praktycznie. Natomiast chciałem się zamienić z moim synem na gabinety, no, uznając, że skoro on już został namaszczony na prezesa, to ten gabinet powinien przejść, ale on nie chciał. Powiedział, że w jego gabinecie jest mu dobrze i dopóki ja będę jeszcze funkcjonował w różnych innych obszarach, to spokojnie ten gabinet mogę. Zajmować. No i tak to się dzieje. To od razu chciałbym zrozumieć, jak to jest oddać władzę? Chyba jest to duża przyjemność, tak naprawdę, bo wbrew pozorom, e, hmm, gdzie słyszymy w wielu firmach, jest cały szereg problemów z sukcesją. U nas przebiegało to właściwie w sposób bardzo naturalny. Jest przecież mnóstwo literatury, jak to powinno się odbywać, kiedy dzieci się powinno wprowadzać do przedsiębiorczości. Myśmy trochę, że tak powiem, postępowali tak jak w tej książce, aczkolwiek zupełnie intuicyjnie, bo już dawno doszliśmy do wniosku razem z żoną, że właściwie należało przekazać zarządzanie operacyjne starszemu synowi. I to się odbyło tak naprawdę już ponad 10 lat temu. Choć formalnie przekazanie władzy, czy właściwie tytułu nie władzy, bo władza mówiąc, została przekazana już dużo wcześniej. Natomiast tytularnie dokonaliśmy tego na sympatycznej uroczystości 25-lecia Enelmedu w roku ubiegłym w czerwcu. 25 lat, ale czy Enelmed to był początek Twojej kariery? Biznesowy jako przedsiębiorcy, czy coś jeszcze działo się wcześniej? Znaczy, to mógłbym sięgnąć bardzo daleko. Po studiach jestem absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Rozpocząłem pracę w Stoenie. Wtedy Stoen nazywał się Zakład Energetyczny Warszawa Miasto. Został sprzedany później, a w związku z tym też były te zmiany brandu. E, zacząłem pracę w 1972 roku, a więc no, bardzo dawno, e, i właściwie już wtedy ta przedsiębiorczość rozpoczęła się na zasadzie prac zleconych, na zasadzie robienia projektów, nadzorów nad pracami elektrycznymi poza normalną moją działalnością zawodową. Wtedy były takie możliwości ale te możliwości też wynikały trochę i chęć podjęcia tej pracy dodatkowej, z chęci również no, nieco innego poziomu życia. Wiemy, że na pensje stażowe i postażowe wtedy były bardzo niskie. W związku z tym te możliwości konsumpcyjne były również niskie. Myśmy już oboje z żoną, zresztą jesteśmy absolwentami tego samego wydziału, żeśmy rozpoczęli pracę w tym samym momencie i w tym samym zakładzie energetycznym. A w związku z tym wynajmowałeś wtedy mieszkanie. Te warunki naprawdę były bardzo zgrzebne. Stąd też no, chęć do zmiany nieco tego poziomu życia spowodowała to, że zacząłem szukać różnych innych możliwości poza tą pracą podstawową. I te projekty, nadzory w pewnym momencie. Przewyższyły moje dochody z podstawowego źródła, jakim była praca na tak zwanej państwowej posadzie. Doszedłem do prostego wniosku, że no, należy zmienić tę sytuację, choć w międzyczasie jeszcze też pojawił się zupełnie inny projekt. E, e, razem z kolegą, żeśmy otworzyli firmę metalizacji próżniowej. W związku z tym, że musimy mieć dosyć dobre stanowiska w swoich zakładach pracy, wpadliśmy na pomysł, żeby zwolnić nasze żony. Z pracy. I one zajęły się tą działalnością, gdzie myśmy oczywiście włączali się w to przedsięwzięcie bardzo duże. Metalizacja próżniowa, czyli właśnie to była produkcja lusterek samochodowych takich przyciemnianych, wtedy to były bardzo modne. Już nie będę opowiadał o technologii. Ta technologia była dosyć skomplikowana. Urządzenie było zawodne, a w związku z tym bardzo często musieliśmy do późna w nocy stać w tym warsztacie, bo to wtedy był zakład rzemieślniczy, i tę maszynę naprawiać. Trochę wspominam to jak złysenek, tak naprawdę, bo efekty finansowe wtedy były może niewielkie, natomiast ilość czasu, którą trzeba było temu poświęcać, była ogromna. Ale było to pierwsze przetarcie w takim właśnie biznesie zewnętrznym. T Tą waszą motywacją było wzbogacenie się, podnoszenie standardu życia? czy... Generalnie kwestia była standardu życia, tak, no, dlatego że no, w, w, byliśmy ciekawi świata, byliśmy ciekawi wyjazdów, e, warunków mieszkaniowych, tak jak wspominałem, się wynajmowali wtedy mieszkania. W związku z tym standard życia, no, chcieliśmy ten standard życia zmieniać, tak naprawdę, no, co było rzeczą zupełnie nat naturalną. Ale w tamtych czasach to też nie było takie oczywiste. Zastanawiam się, co takiego co takiego w was było, ta odwaga do tego, żeby, żeby próbować. No bo ja niewiele pamiętam, przyznam szczerze, a, a lat 70-tych wcale, gdyż mnie wtedy jeszcze nie było na świecie. Co nie zmienia faktu, że z relacji chociażby rodzinnych wiem, że to nie były czasy, w których bycie przedsiębiorcą było proste. I oczywistą ścieżką tak. bo... ja wychowałem się właściwie w atmosferze przedsiębiorczości. Mój ojciec już od czasów przedwojennych prowadził cukiernię i piekarnię. Działo się to w Grudziądzu, w moim rodzinnym mieście, a w związku z tym mówię, ta atmosfera przedsiębiorczości chyba też się udzielała. Dlatego, że ja na co dzień żyłem, że tak powiem, z tą firmą również, już nie dość tego w wakacje byłem zobligowany do pracy tam przynajmniej tydzień, czy dwa tygodnie, czy miesiąc. Była to prosta zasada, kiedy chciałem wyjechać na wakacje i mieć swoje pieniądze kieszonkowe, trochę większe może, nawet niż wszyscy pozostali. Wtedy to była zasada taka, ok, bardzo dobrze, ale musisz to zarobić. Co, co się spodobało, że ten pewnie gen przedsiębiorczości we mnie się rozwinął już dosyć wcześnie. E, tak jak wspominałem, moi rodzice nigdy nie pracowali na tak zwanej państwowej posadzie. Po roku 56 chyba reaktywowali tą działalność też, gdzie funkcjonowała właśnie już tylko cukiernia zresztą znana w mieście wtedy, no, przyznam szczerze, że niestety też ta aktywność i ta firma została trochę zaprzepaszczona, bo moi bracia, którzy zostali tam i którzy właściwie mieli prowadzić to dalej, niestety no, nie mogli dojść do porozumienia. I trochę zaprzepaścili, zaprzepaścili, że tak powiem, tę, 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 tę markę dobrą, która tak naprawdę była przez wiele lat ugruntowana w tym mieście. Jaka jedna historia z doświadczeń z, w kontakcie z Twoim ojcem pomogła Ci w, w karierze późniejszej przedsiębiorcy? Znaczy myśmy często z ojcem rozmawiali. Znaczy, ojciec zawsze twierdził, że no, ja nie będę sukcesorem, bo jestem za wysoki. <laughs> Jeżeli chodzi o, o... dosłownie za, wysoki, za wysokiego wzrostu. Tak, za wysokiego wzrostu. W związku z tym, że w tej pomieszczeniu tej cukierni były takie jakby konstrukcja, gdzie układało się różne palety, blachy i one były dosyć nisko. Ja się musiałem schylać tam zawsze, uh -huh. bo już miałem swój wzrost docelowy. No więc to była taka prosta, prosta zasada. No niemniej jednak rodzice uważali, że powinniśmy skończyć studia i niekoniecznie, że tak powiem, widzieli nas tutaj jako sukcesorów. Wtedy właściwie nie było takiej tendencji już, że no to Dzieci przejmują ten biznes. Zresztą mój, mój brat, yy, który później wrócił też do, yy, do tej działalności, yy, też skończył yy, Politechnikę Gdańską. Yy, stąd też, no, nie. No, Politechnika daje ten element takiego, powiedzmy, yy, umiejętności logicznego myślenia, prawda? A w związku z tym to jest pewną podwaliną, jednak biznesu i to się po, po prostu przydaje. My przecież nie uczyliśmy się zarządzania. zarządzanie. To jakby trochę wynikało później z pewnej logiki działania tutaj. Ale przyznam szczerze, że no, tak jak czasami wracam myślami do tamtych czasów, mamy przykład świetne sowy, mhm. czyli cukiernik, która wyrosła w Bydgoszczy. Bardzo podobna historia. Tam syn przejął tę działalność po ojcu i rozwinął ją na, na skalę tak naprawdę ogólnopolską. A więc to mógł być też zupełnie naturalny kierunek rozwoju. No, niestety tak się nie stało. No, to chyba też kwestia osobistej motywacji czasem. Jedna to umiejętność, ale druga to też osobista motywacja do tego, co chce zrobić ze swoim życiem. To prawda, tak. To jest kwestia również tej aktywności, prawda? Aktywności na wielu polach i w wielu dziedzinach. Zresztą też przyznam szczerze, że no, w momencie, kiedy myśmy rozpoczęli pracę w 72 roku do Zakładu Energetycznego przyszło kilku młodych inżynierów też po studiach. I kariery się bardzo różnie potoczyły. No, jeden z moich kolegów został dyrektorem zakładu energetycznego wtedy. Wiem, że, wiem, że ja mu też trochę zazdrościłem, jak już pracowałem na, w swojej firmie, w tej firmie energetycznej, o, o której żeśmy jeszcze nie rozmawiali, jak tak. do której dojdziemy. I jak żeśmy się spotykali, to ja też mu zazdrościłem, bo już to były czasy, kiedy on tam miał trzy sekretarki, jeździł za granicę. No, Poważny dyrektor poważnego zakładu pracy, ale on mówi tak, słuchaj, mówi, ale biurko, przy którym ja siedzę, to nie jest moje biurko. Ja siedziałem przy swoim biurku, tak naprawdę, więc to, to była też duża różnica. No i tak się stało, że już nie pamiętam, czy to było kilka miesięcy, czy, czy kilka lat potem Rada Nadzorczego odwołała z tego stanowiska. Mnie. No, nikt nie odwoływał przez 25 lat, a wręcz sam się odwołałem, tak naprawdę dochodząc do wniosku, że trzeba już rozpocząć ten e, cykl sukcesyjny. Także to jest ta różnica, e, kiedy człowiek jest sam sobie sterem, okrętem, żeglarzem, co nie znaczy, że jest łatwo, bo to jest kwestia jednak dyscypliny wewnętrznej, e, która powoduje, że w pewnym momencie człowiek jest odpowiedzialny za... Pracowników za dużą rzeczę ludzi, prawda? Mm -hmm. Przecież w działalności biznesowej no, bywają różne momenty, prawda? Trudne, musimy też takim miewali, że czasami no, nie wystarczyło nam na to, żeby wypłacić wszystkim pensje w terminie, ale to minęło, prawda. No, to były te trudne czasy początku działalności, kiedy po Zwolnieniu z zakładu energetycznego rozpocząłem tę swoją działalność, otwierając biuro projektowania i realizacji inwestycji elektroenergetycznych w skrócie NL. A, stąd ta nazwa. No później ale zaczą, zaczął się od NL. -u. To było biuro projektów, biuro które projektowało sieci kablowe, sieci średniego napięcia, stacje transformatorowe, czyli takie poważniejsze rzeczy dla przedsięwzięć miejskich, tak to nazwijmy, czyli zasilania obiektów, zasilania fabryk. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że to już nie wystarczy, dlatego że wtedy był rynek wykonawcy, czyli można było Zrobić projekt, ale nie miał kto tego realizować. No doszliśmy do wniosku, że trzeba stworzyć w takim razie też grupę wykonawczą, i tak rozpoczęła się też ta działalność nasza już na dosyć szerszą skalę. Wtedy byliśmy rzemieślnikami, nie było innej możliwości działania. Prawda? Ja byłem też rzemieślnikiem. Gdzie miałem limit zatrudnienia do 12 osób, a w związku z tym też nie można było tej firmy rozbudować na zasadzie przedsiębiorstwa. Lata 80. to jeszcze były to jeszcze było kwestia właśnie e, rzemiosła. Dopiero od lat 90. zaczęła się możliwość były to, oczywiście wtedy firmy polonijne, no ale myśmy niestety takiej możliwości nie mieli w realizacji. Niemniej jednak tamta firma przynosiła też spore zyski, dlatego że ilość zleceń była nieograniczona, nie było żadnych przetargów. Wtedy się wręcz inwestorzy prosili o to, żeby wykonać zasilanie zakładu. Czy wymiany kabli dla zakładu energetycznego. Także ilość prac wtedy była tak naprawdę, gdyby można było zatrudnić dużo więcej osób, to naprawdę można było wtedy zrobić świetny interes. Niemniej jednak przy tej ilości też zupełnie dobrze to funkcjonowało. A jak wyglądał ten moment decyzji i przejścia z etatu do Enelu i założenia Enelu? To znaczy. Dosyć prosto. To tak jak wspominałem, w momencie, kiedy przychody z tych Aha. działań poza zakładem energetycznym były większe od pensji, którą mhm. tam miałem, no to było rzeczą naturalną tak naprawdę, że wtedy trzeba rozpocząć tę działalność. Choć wszyscy w tamtych czasach też no, byli zdziwieni, no jak to, rzucić. Tą taką dobrą pracę po, posadę, tak, tak? Państwową. I iść zresztą pamiętam, jak spotkałem się z moim dyrektorem jeszcze wtedy, też przed, przed tym odejściem. Ja mówię, I, I co? I chce Pan być prywatiarzem No to było pejoratywne określenie wtedy. Czy chce Pan być prywatiarzem Spotkałem kiedyś też przypadkowo, zupełnie po, po, po wielu latach, już jak nawet miałem tę działalność medyczną, no przypomniałem mu tę rozmowę, prawda, już to było chyba z 10 czy z 15 lat po, po, po tym, no i wie pan co, miał pan jednak rację. No, tak mi się wydawało wtedy już też, że mam rację, odchodząc z tego zakładu. To jest też nie dla każdego kariera, prawda, bycie przedsiębiorcą. Nie każdy tak. czuje się w tym wystarczająco pewnie do tego, żeby, żeby iść tą swoją ścieżką. Znaczy, ja już miałem wtedy zapewnioną ilość zleceń, więc... Tu już pe była pewna stabilizacja, także zdawałem mm -hmm. sobie sprawę, że to ryzyko jest, ale ono jest pod kontrolą, to ryzyko. I, no I tak się stało. Nigdy nie było tego problemu. W zasadzie w momencie, kiedy mieliśmy tę firmę energetyczną, to nie było żadnych problemów z płynnością finansową. Ze względu na to, że ilość. Tych prac zleceń naprawdę była duża i tu nie było żadnego problemu z realizacją mhm. tych zleceń. A skąd nagle wzięła się medycyna w tej całej układance? No bo energetyka. rozrozumiała, ale tak. medycyna? Nie wiem, czy ja już potrafię odpowiedzieć na to pytanie w tej <laughs> chwili. E, to czy. E, i miałem taką, czy mam właściwie w dalszym ciągu, tę, tę koleżankę, która skończyła medycynę, która wyszła za mąż za Anglika i tam otworzyła taki biznes medyczny, i świetnie się powodziło. To właściwie był biznes, bardziej związany chyba z domami opieki długoterminowej, ale coś, co było związane z medycyną, bo ona tam jednak jako lekarka też miała tę, tę osłonę medyczną. I kojarzyłem na, na takiej prostej zasadzie. Stomatologię. Stomatologię, którą zresztą, z którą przez wiele lat mieliśmy problemy też z, w tamtych czasach, gabinety stomatologiczne to były gabinety bólowe. Tak. Mm -hmm. to, to nazwać, może, nie było takich technologii, jak to są teraz, że praktycznie człowiek może usnąć nawet mm -hmm. na tym, na, na, na fotelu. Natomiast wtedy to były i te, być może, ja nie wiem, że te, 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 te bólowe i, i dotkliwe, że tak powiem, procedury, które były. Może po części spowodowały to, żeśmy doszli do wniosku, że warto może zainwestować ten nawis wtedy inflacyjny, który był, czyli osiągnięcia tej firmy energetycznej, że można zainwestować w inny biznes, który no jest trochę Bardziej na innym poziomie. Nie ma kontaktu z tymi pracami budów, z błotem, z prostymi robotnikami, prawda? Że tu będzie można zupełnie inaczej sprawować te funkcje zarządcze. No i pomysł wpadł na stomatologię, dlatego że stomatologia. Była dziedziną już sprywatyzowaną, i wiadomo było, że pacjenci w większości chodzą prywatnie do stomatologa. I żeśmy założyli, że jeżeli wybudujemy taką klinikę z nowoczesnymi technologiami, to właściwie ona powinna odnieść sukces. No, tutaj nie widzieliśmy, że tak powiem, przeszkód. Ta inwestycja zaczęła się w roku 90 już. Hmm. Kiedy funkcjonowała jeszcze firma ta energetyczna, aczkolwiek ten przełom lat 80. i 90. -tych trochę był trudny, jeżeli chodzi o ilość zleceń. Tam nagle się ta sytuacja gospodarcza zmieniła i już te problemy były trochę większe z pozyskaniem tych ilości zleceń. Niemniej jednak zakładaliśmy, że cały czas te inwestycje, która na tamte czasy była inwestycją dużą, bo myśmy założyli budynek. Projekt budynku, czyli kliniki stomatologicznej, której miał ponad 2000 metrów kwadratowych, mhm. gdzie projektowaliśmy 10 gabinetów stomatologicznych, duże laboratorium protetyczne, wręcz hotel dla pacjentów, którzy mieli przyjeżdżać z całej Polski. No, takie były założenia więc wtedy. Więc trochę była to megalomania, przyznam teraz. Stąd też później może trochę kłopotów było związanych z dokończeniem tej inwestycji, gdzie musieliśmy wziąć duży kredyt jeszcze, ale na szczęście mogliśmy go już wziąć pod zastaw budynku samego, który był już w stanie zamknięty wtedy, więc na to dokończenie wzięliśmy też kredyt. Firma ta elektryczna, ona niestety już wtedy też nieco dawała mniejsze przychody. W związku z tym to spinanie się i ta płynność finansowa bywała niestety w tamtych czasach zachwiana. No ze z co w roku 93. też z nadzieją, prawda, że to przyniesie szybkie, szybkie efekty. No przyniosło szybkie, ale nie tak szybkie, jak żeśmy się spodziewali. A w związku z tym ten okres Lat 90., 91, 93, 95, 96 to był niezwykle trudny okres, jeżeli chodzi o sprawy utrzymania płynności finansowej. Wtedy, mówię, miałem takie trudne momenty też, krótkiej kołdry, gdzie w nocy zastanawiałem się, komu ja mam zapłacić, komu nie mam zapłacić, prawda? Kiedy podatki odprowadzić, czy też ich nie odprowadzać. Także mówię, to był tak naprawdę bardzo trudny okres. Na szczęście, to jest tak dawno, że się wspomina go teraz już tylko z, z przyjemnością, że jednak było to również trochę problemów, że to nie było tylko i wyłącznie pasmo sukcesu, że wtedy rzeczywiście był to trudny okres. Co pomagało Ci wewnętrznie utrzymać mm, motywację może to głupie słowo dyscyplinę, nadzieję w to, że to pasmo wyzwań. Się zakończy, bo rozumiem, że z jednej strony biznes, który fajnie funkcjonował, trochę osiadł ze względu na zmianę tutaj systemu gospodarcze. i gospodarcze. Nagle się rynek otworzył, pewnie się pojawiło wielu dostawców, zrobiła się wielka konkurencja. Z drugiej strony Chcieliście za, e, zadebiutować na nowym rynku, którego nie znaliście, więc może to megalomania, powiedział, może pewien też brak z, z, pełnego doświadczenia, takiego zrozumienia w tym rynku, i stąd taka bardzo ambitna ta pierwsza inwestycja. No i co? Jesteście w sytuacji, w której to się tak do końca nie spina. Trzeba jakoś mądrze żonglować tymi zasobami, żeby to działało. Jak utrzymuje się wtedy? tę energię do działania, kiedy no, to nie trwa tydzień, to nie jest wyzwanie a dobra, tydzień zapomnę, tylko to potrafi trwać latami czasem, albo miesiącami, latami. Jak to przetrwać? I tak to było. No, po prostu nie było wyjścia. Ja myślę, że to kwestia jest również, no, kwestia jest również i marzeń, bo to człowiek jednak ma marzenia i, i widzi tę perspektywę, może jeszcze nie wie dokładnie, kiedy się to zrealizuje, ale po prostu trzeba przejść do przodu wtedy bardzo intensywnie i szukać różnych możliwości rozwiązań. Wtedy również były to, była to kwestia też i pożyczek finansowych, prywatnych. Po prostu musiałem, że tak powiem, zapewnić sukces temu przedsięwzięciu, czyli jak najszybciej rozwinąć tą część medyczną, prawda, po to, żeby można było zacząć spłacać kredyt, no bo to był też warunek egzystencji dalszej żeby nie przed bank, nigdy nie myślałem o tym, żeby sprzedać na przykład, bo można było w pewnym momencie być, ok, dobrze, ja to sprzedaję, i być może że z całą pewnością wyrównałbym wszystkie wtedy finansowe problemy, ale nie miałbym dalszej perspektywy działania. Prawda? No być może zostałoby jeszcze trochę tam środków finansowych, ale i co dalej? Ten biznes elektryczny on rzeczywiście już wyglądał znacznie mniej atrakcyjnie. Także stawialiśmy na to, że musimy jednak rozruszać ten biznes yy, medyczny. No i postanowiliśmy to wszystko na jedną kartę, tak naprawdę. Wtedy, mówię, wtedy zatrudniliśmy bardzo dobrych yy, fachowców. Sporo pieniędzy musieliśmy wydać też na, na marketing, bo przecież to była zupełnie nowa dziedzina, prawda? nowa firma, która się pojawiła. Przyznam szczerze, że yy, ten obiekt który był wybudowany no, 26 lat temu, on na tamte czasy robił niesamowite wrażenie. Myśmy e, znaleźli takich młodych architektów wnętrz, którzy zaprojektowali nam, którzy mieli książkę, taką grubą Biblię i to była e, psychologia architektury w szpitalach amerykańskich. No tak. Psychologia architektury, czyli wnętrze, które powinno Eee, być przyjazne dla pacjenta. Eee, I to wnętrze nasze zostało tak zaprojektowane. To niewiarygodne, to było tak ponadczasowe naówczas, no, tak. kiedy cokolwiek co było było lepsze niż nic. Tak bym powiedział, to mniej więcej były te standardy początku lat 90. I to był, i to był najlepszy marketing, bo ktoś, kto przyszedł tam i zobaczył, że to jest wnętrze tak naprawdę dobrego hotelu. Mhm. Bo była recepcja, tam nie było rejestracji, prawda? Jak wszędzie, tylko to była recepcja mhm. elegancka. Były skórzane fotele e, w głębokie, których oczywiście już nie ma, bo się zestarzały e, w, e, w recepcji. A w związku z tym mówię, to zupełnie wszystko inne. Nowoczesne, e, nowoczesna aparatura Siemensa nowoczesne laboratorium e, protetyczne. Gdzie mieliśmy najnowsze technologie sprowadzane z Niemiec, a więc ten skok technologiczny był, był tak naprawdę ogromny. Tu była kwestia tylko jak największej ilości, przyciągnięcia jak największej ilości pacjentów. prawda? Oczywiście była fajna ta e, marketing szeptany, ale to było za wolno, to się za wolno rozwijało. W związku z tym myśmy też, e, no wiem, żeśmy w Twoim stylu e, wypuszczali parę artykułów, były to cholernie drogie wtedy tak naprawdę na tamte czasy. W porównaniu do naszych możliwości finansowych, mhm. oczywiście. W związku z tym, że no, to w miarę szybko jednak ruszyło, i myślę, że tak, w drugiej połowie lat 70., no już pojawiła się tam pewna stabilizacja, też finansowa. A w momencie, kiedyśmy zaczęli rozszerzać trochę. Naszą działalność poza stomatologiczną, bo doszliśmy też do prostego wniosku, że skoro dajemy dobry serwis stomatologiczny i są zadowoleni pacjenci, to dlaczego tym pacjentom nie dać serwisu ogólnomedycznego? Bo to są przecież nasi klienci, prawda? Więc dosyć łatwo było. Zaczęliśmy wtedy ten obiekt był na tyle duży i niewykorzystany jeszcze w pełni. Dzięki, dzięki tej megalomanii. Dzięki megalomanii, tak. Że można było tam wprowadzić inne specjalności medyczne. No i właściwie tak się zaczęło rozszerzanie tych specjalności. Zaczęliśmy chyba wtedy od rehabilitacji jako pierwszej, później ortopedia i tak dalej, i tak dalej. I w 78 roku. 98. Nie, przepraszam, w 98 mhm. roku, tak. Mhm to wprowadziliśmy ten system opieki abonamentowej. To znaczy system, który już wtedy się rozwijał przez na rynku warszawskim. Jak wiadomo, dostęp do publicznej opieki zdrowotnej no był taki, jaki był. Prawda? On, nie, on nie był inny niż jest teraz, powiedzmy. A w związku z tym zakłady pracy, które zatrudniały już... Korporacje, przede wszystkim te, te zagraniczne, które zatrudniały dużą ilość pracowników, zdawały sobie sprawę z tego, że elementem sukcesu jest również poziom zdrowia pracowników, czyli zapewnienie tego serwisu medycznego dodatkowego poza publiczną służbą zdrowia. No i wtedy też zaczęliśmy przyłączać. Inne specjalności. Zaczęliśmy szukać podwykonawców w Polsce, bo jeżeli zawieraliśmy kontrakt na przykład na opiekę medyczną dla pracowników banku, no to musieliśmy zapewnić e, tę opiekę e, i w Zgorzelcu, i w Przemyślu, i w Szczecinie, czyli właściwie na terenie całej Polski. Stąd też rozszerzyliśmy tą sieć podwykonawców naszych. E, i ten system zaczął rzeczywiście też dobrze się rozwijać. No to spowodowało konieczność budowania infrastruktury, konieczność zatrudnienia tak naprawdę no, dużej ilości już pracowników medycznych. No i w taki sposób ta firma zaczęła się dynamicznie rozwijać poprzez właśnie budowę w momencie, kiedy. Sprzedawaliśmy określoną ilość tych pakietów medycznych, musieliśmy jednocześnie tę zapewniać infrastrukturę do obsługi, a więc dużo inwestycji. W Warszawie tak naprawdę wtedy był to okres wielu inwestycji, tych lat 90. -tych tak naprawdę i 2000. -tych. No i tu się oczywiście posiłkowaliśmy się również kredytem w dużej, w dużej mierze. I doszliśmy do roku 2011, gdzie właściwie wtedy nasze zdolności kredytowe się wyczerpały, żeby inwestować dalej, zastanawialiśmy się nad wejściem na giełdę. Kwestia pozyskania pieniędzy właśnie na, na, na inwestycje. Wtedy też mówię, te inwestycje były na tyle duże, że czasami żeśmy się ocierali też o, o, o brak płynności finansowej, bo... Bywały takie momenty, że to się działo trochę za szybko. No ale ta dynamika wymagała jednak e, e, takiego tempa. Stąd też rynek był chłonny, jeszcze i należało to wykorzystać. W 2011 roku weszliśmy na giełdę. Pozyskaliśmy wtedy bodajże 35 czy 36 milionów złotych na inwestycje właśnie. No i znowu skok do przodu, prawda, związany z rozwojem e, infrastruktury. Zaczęliśmy budować wtedy centra diagnostyki obrazowej z tomografami, z rezonansami e, i to była taka sieć, gdzie lokowaliśmy to w publicznych szpitalach nawet, nie tylko we własnych centrach. Stworzyliśmy pierwsi właściwie taki system e, teleradiologii, czyli to jest to, to, co się aktualnie mówi o telemedycynie, teleradiologii, czyli przesyłania e, obrazów z tomografu i z rezonansu do naszego centrum w Warszawie, gdzie lekarze w Warszawie opisywali te badania i wysyłali je tam w miejsca, gdzie one, że tak powiem, były, były realizowane. Także to jedna z pierwszych takich technicznych, również technicznych rozwiązań. W związku z tym, że mieliśmy ten background techniczny, więc dla nas, że tak powiem, ta technika była zawsze fascynująca w medycynie. Stąd też właśnie nowoczesne e, urządzenia diagnostyczne, które czasami były jedne z pierwszych w Polsce. System teleradiologii byśmy też rozwinęli jako pierwsi w Polsce. E, no i ten rozwój trwa do dnia dzisiejszego właściwie dynamicznego. Rozumiem, jakie elementy waszego doświadczenia pomagały wam rozwijać się w tej branży medycznej, czyli ten yy, znajomość technologii, zaciekawienie technologią, poszukiwanie tych nowości, a jaka, jaki brak wiedzy o medycynie, czyli to, że nie mieliście sami tego medycznego doświadczenia, pomógł wam w tym, yy, żeby rozwinąć firmę? We on pomógł. Dlatego, że myśmy patrzyli na, na medycynę chłodnym okiem. Mhm. Trochę inaczej patrzy lekarz jak gdyby, dlatego że tu jest jednak połączenie elementów biznesowych z medycyną. Prawda? W związku z tym no, zawsze trzeba mieć ten balans pomiędzy przychodami i kosztami, które są. Stąd też myśmy mówię, patrzyli na to chłodnym okiem, patrzyliśmy również na, na to na ten element. Zarządzanie personelem. Dla nas było oczywistą sprawą, że lekarz się nie może spóźniać do pracy. Dla lekarzy nie było to oczywiste przez długi czas, bo oni wychowani są, byli wychowani, że tak powiem, w trochę innej rzeczywistości, że tutaj lekarz był najważniejszy, a nie pacjent był najważniejszy. Myśmy od razu postawili tę podmiotowość pacjenta, że pacjent jest najważniejszy i że wszystko ma się kręcić wokół pacjenta. Stąd też. To nasze spojrzenie musi patrzyć okiem pacjenta, a nie okiem lekarza. I to jakościowo przynosiło niesamowite efekty, bo wprowadzaliśmy procedury, które obowiązywały wszystkich lekarzy. Stąd też ten, te relacje interpersonalne lekarz-pacjent, one się zmieniły, że lekarz zaczął traktować pacjenta jako Podmiot swojego działania, prawda? A nie jak to się odbywało w, w, w ośrodkach publicznych. Mm -hmm. Także to chłodne spojrzenie, spojrzenie pacjenta, zresztą tak, jak żeśmy konstruowali tą przychodnię również. Myśmy w dużej mierze konstruowali, oczywiście opieraliśmy się również o, o, o opinię lekarzy tutaj, ale myśmy ją konstruowali tak, jak my byśmy chcieli być sami przyjmowani u lekarza. Hmm. A jakie metody. Przekonywania lekarzy, wpływania na lekarzy zadziałały, no, w dłuższej perspektywie oczywiście rozumiem procedury i konsekwencja, ale w krótkiej perspektywie, czy jakieś przykłady ciekawej rozmowy, czy jakichś sposobów przekonywania tych lekarzy, do tego, że jednak ta perspektywa pacjenta jest ważna. Zdecydowanie tak, więc wiesz, słuchaj, na początku myśmy przecież sami przyjmować wszystkich razem z żoną, moja żona zarządzała tą częścią stomatologiczną. E więc każdy nowo przyjmowany lekarz, rozmawialiśmy z nim, czego oczekujemy, jakbyśmy, jaką mamy wizję działania, prawda? Jak możemy uzyskać sukces, bo przecież to, ten sukces miał być zarówno lekarza, jak i nasz. Sukcesem lekarza było to, że chętnie do niego przychodził pacjent po raz enty, a wręcz namawiał siedmiu następnych jeszcze, żeby przyszli. W związku z tym też mówiliśmy o tym elemencie marketingowym w, w gabinecie, że lekarz również. Nie nazywamy tego nachalnym marketingiem, prawda? Mhm. Ale swoją postawą, rozmową, tym wszystkim, co być powinno w tych relacjach lekarz-pacjent, on powinien przekonać tego pacjenta do tego, że ten pacjent zostaje na całe życie. Tak, żeśmy opowiadali lekarzom: e, nikomu w publicznym zakładzie nie, nie zależało na tym, żeby ten pacjent był jego pacjentem do końca życia. Nam zależało, żeby on przyprowadził swoje dzieci. Swoją, swoich rodziców, swoich znajomych, swoich krewnych. Mm -hmm. To był ten element ważny, tak naprawdę. A w związku z tym ta, te, te rozmowy no, na tym polegały. To, teraz to się wydaje wszystko oczywiste, prawda? Ale w tamtych czasach, powiem jeszcze taką śmieszną ciekawostkę. Myśmy założyli od razu też, że, będzie, że wszystkie gabinety stomatologiczne będą skomputeryzowane. No bo na, na zasadzie mówię, no, naszego zaangażowania technologicznego czy technicznego, gdzie... To była, powiedzmy, grafik zębowy, gdzie lekarz nanosił ten grafik zębowy, gdzie był cały opis, już był też w, w części, że tak powiem, informatycznej, a nie papierowej, czyli dokumentacja, mimo że ona musiała być papierowa zgodnie z przepisami wtedy, ale myśmy jednocześnie robili tę, tę dokumentację elektroniczną, także każdy lekarz z każdego stanowiska mógł zajrzeć do dokumentacji pacjenta. Pierwsze spotkanie naszych lekarzy z szefem IT. Pytanie pada, kto z Państwa miał kontakt z komputerem? Jedna z Pań podnosi rękę i mówi tak: Ja wczoraj odkurzałam komputer mojego syna. Tak, tak 26 lat wyglądała informatyzacja w opiece zdrowotnej. Niemniej jednak no, w tej chwili to trudno sobie wyobrazić, prawda, bez, bez, bez komputera w gabinecie. Prawda. To jest naprawdę niezła historia. Szczególnie ciekawi mnie, skąd. Mieliście tę świadomość, intuicję tego, jak obsługa pacjenta, klienta jest ważna, bo no, można sobie powiedzieć, że dziś to jest niby oczywiste, ale nadal teraz, powiedziałbym, to jest taka wielka moda, że duże organizacje, powiedzmy, promują to tak zwane, modnie to nazywają customer centricity, że ach tak, klient w centrum uwagi, no to nie jest nic. Nowego, ale też trzeba powiedzieć, że ze względu na standardy, które panowały w Polsce, w, powiedzmy, w usługach w latach przed zmianą systemu, no to nie było oczywiste rozwiązanie, to, które wyście zastosowali. Skąd ta wiedza, ta intuicja do tego, że ten pacjent jest taki ważny? Znaczy inaczej, no, to postrzegaliśmy to dosyć proste skojarzenie było dla nas. No, nam zależało na tym, żeby przyciągać pacjentów, a nie żeby stawiać bariery dla pacjentów. Stąd też no, to w prosty sposób mówię, żeśmy intuicyjnie wyczuwali, co trzeba zrobić. Mówię, zawsze żeśmy też odnosili do siebie tak, jak my byśmy chcieli być przyjmowani w tym gabinecie. Zresztą w przed otwarciem Centrum naszego Stomatologii poszedłem do jednej z sieci, które funkcjonowały wtedy w Warszawie, żeby zobaczyć, jak to wygląda na żywo prywatna opieka zdrowotna. No i rzeczywiście technologicznie to chyba wszystko było poprawnie, ale już jak przy mnie. Wtedy przyjmowano już w tej pozycji nowoczesnej, takiej leżącej. Lekarka razem z pomocą stomatologiczną zaczęła rozmawiać o, o tym, co tam gotowały na obiad, sobie, prawda? Co trochę mnie raziło, mówię, bo to w zasadzie chciałem, żeby one uwagę poświęcały pacjentowi, żeby się zajmowały pacjentem, a nie, mimo że tam te czynności były. Tego nie potrafiłem ocenić, czy to jest dobre, czy nie, ale wydaje mi się, że, 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 że realizowały technologicznie to dobrze. Niemniej jednak ten element trochę mnie zraził też. Po czym idę do recepcji, a recepcjonistka rozmawia przez telefon. No i tak siedzę i słucham, przysłuchuję się tej rozmowie. Wywnioskowałem, że rozmawia z kimś z rodziny. Po ona po chwili mówiła, ja bardzo pana przepraszam, ale rozmawiam z teściową. No więc e, 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 tak jakbym miał uznać, że tak powiem, tę jej rację, że no jak to można nie rozmawiać z teściową, a tutaj stoi, siedzi klient, prawda, przed nią. No więc oczywiście spokojnie też zapłaciłem. I powiedziałem, na pewno takich rzeczy u nas nie będzie. W związku z tym to jakby były te, to były te przykłady, prawda, które wiedziałem, że tak być nie powinno tutaj, no. Ale to mówię na, na zasadzie ciekawostki. No. No, właśnie takie historie, one budują takie szersze wyobrażenie tego sposobu myślenia. Także, także to, jest, to jest rzeczywiście taka esencja tak, tych doświadczeń. Tak. A, a jaki był taki najtrudniejszy moment, czy jakaś, jakaś zła decyzja, którą podjęliście, która, no, abstrahując od... Megalomańskiego na początku, a potem bardzo skutecznego centrum, które zbudowaliście. Jaka była taka decyzja, którą, którą żeście podjęli, a która była trudna? To znaczy, chyba, chyba budowa szpitala, która była właśnie po wejściu na giełdę, myśmy zainwestowali ogromne środki w budowę szpitala. I okazało się, że niestety wtedy już były też ograniczone kontrakty z NFZ-em i szpital, który miał bardzo duży potencjał, niestety przy małym kontrakcie. I przy płytkim rynku jeszcze usług komercyjnych, szpitalnych, przez no, wiele lat niestety przynosił straty. I w tamtym czasie, kiedy firma jeszcze była mniejsza, to było bardziej dotkliwe niż później, kiedy powiedzmy no, już przy, przy tym dużym potencjale. On jakby trochę uzupełniał nasz ciąg, nazwijmy to technologiczny, prawda? Gdzie pacjent mógł odbyć konsultację, mógł być zdiagnozowany przy pomocy no, sprzętu zaawansowanego, bo wtedy mieliśmy rzeczywiście już ten sprzęt, jeżeli chodzi o tomograf, rezonans, USG-Rentgen, te wszystkie elementy były tam zawarte i na końcu jakby no, mógł być operowany. Ale jednak ilość pacjentów no nie była wystarczająca, jeszcze mówię o tych pacjentach komercyjnych, tak, żeby zapełnić cały potencjał tego szpitala. I to wydaje się, że nie było chyba najlepszym posunięciem wtedy. Mówię, to trochę się wiło z problemów z relacjami z Narodowym Funduszem Zdrowia, że ten kontrakt mieliśmy tak mały, a później z kolei w ogóle trudno było ten kontrakt powiększyć. No, w tej chwili zostaliśmy praktycznie wycięci z sieci szpitali, także tylko i wyłącznie realizujemy świadczenia komercyjne. Mamy kontrakt w zakresie tomografii i rezonansu, czyli badań diagnostycznych. No i po procesie sądowym, żeśmy odzyskali kontrakt na okulistykę, który w tej chwili, że tak powiem, powoli rusza. Także no. To te relacje i. E, krótko mówiąc, e, z Narodowym Funduszem Zdrowia współpracuje się dobrze w momencie, jak się ma ten kontrakt. No ale niestety, jak go nie ma, to po prostu trzeba jednak na rynku komercyjnym e, działać. No my w tej chwili udział nasz NFZ-u e, w całej naszej sprzedaży, ja sądzę, że nie przekracza chyba 2%. No to jest też bardzo. Komfortowe tak, z jednego względu. Tak. Bezpieczeństwo. Tak tak, 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 tak. Zarządzalność i bezpieczeństwo. Tak, dlatego mówię: no, zmieniły się warunki. Nagle to minister Radziwiłł wprowadził sieć szpitali, gdzie właściwie większość szpitali prywatnych została wyłączona z kontraktowania z NFZ-em. No i, I to dla tych, dla tych placówek to była naprawdę tragedia. No ale dobrze, że Wy znaleźliście na to swój model, który w perspektywie czasu sprawdza się tak, i działa. No, to szpital zawsze był też elementem z kolei jakby trochę marketingowym, że polecając nasze usługi w korporacjom, zawsze przedstawialiśmy również, że również mamy takie możliwości, więc niektóre pakiety, te, które są powiedzmy, polskie, również zawierają ten zakres operacji chirurgicznych. A co? Dzisiaj jest Twoim zdaniem taką ciekawą perspektywą przed medycyną. Abstrahując od Waszych operacji, ale tego, czy Waszych działań, ale ogólnie, co, jakie są takie nowe trendy w medycynie, którym warto się przyglądać? No, nie tylko się przyglądamy, a już je analizujemy. To jest ogólne hasło: telemedycyna. Telemedycyna, czyli to o czym wspominałem już wcześniej, czyli te relacje teleradiologiczne, to już jest też telemedycyna, czyli przesyłanie obrazów na odległość. Zwykle było realizowane to w ten sposób, że była pracownia tomografu czy rezonansu, a obok, za drzwiami, prawda, w sąsiednim pokoju był lekarz, który opisywał te badania. W momencie, kiedy środki unijne pozwalały, pozwoliły na zakup e, sprzętu, nagle na rynku polskim pojawiło się dosyć dużo tych urządzeń, natomiast nie przyrosło specjalistów. I na przykład szpital powiatowy, który, który, który kupił sobie Tomogaw czy Rezonans, pozyskanie e, specjalisty no, było bardzo trudne, który akurat e, realizuje te, te opisy. W związku z tym. Skorzystanie ze specjalisty w Warszawie, który opisuje te badania, a badania w, w szpitalu powiatowym zwykle były, wykorzystywało się 20 albo 30% potencjału tych urządzeń, co często było oczywiście zakupem no, chybionym tutaj pod względem ekonomicznym, bo eksploatacja tego urządzenia również była dosyć duża, a był problem tak naprawdę z lekarzem, który też miał niewiele tych badań do opisywania, więc było tak, albo lekarz przyjeżdżał raz w tygodniu i opisywał, gdzie cykl wtedy diagnozowania był bardzo wydłużony, natomiast ta technologia teleradiologii pozwalała na to, żeby bezpośrednio po badaniu, badanie było wysłane do e, centrum opisowego i tam powiedzmy za godzinę czy za dwie już był gotowy opis, co było zresztą fantastycznym rozwiązaniem, no, już zresztą podejrzeli u Amerykanów, którzy wysyłali badania do Indii nie ma barier informatycznych, a, a, a więc te, te, te technologie mi się wprowadzili. A więc telemedycyna. Telemedycyna trochę inaczej w tej chwili już też rozszerzona o możliwość na przykład konsultacji przez smartfon, gdzie my mamy swoją aplikację, e, w smartfonie, gdzie możesz się połączyć z lekarzami ośmiu specjalności online. Lekarz Ciebie widzi, Ty widzisz lekarza. Może to oczywiście się odbywać przez urządzenia stacjonarne, gdzie wtedy ekran jest większy i, i lepiej się widzimy. Mhm. Ale będąc na wycieczce w Kenii, prawda, albo będąc na wycieczce w Krakowie, również taką poradę można zyskać. Nie dość tego, bo lekarz wtedy no, ma Twoją dokumentację. Jeżeli jesteś w systemie, powiedzmy naszym, abonamentowym, to lekarz dokładnie no, ma dostęp do, do, do dokumentacji. E, może wystawić, postawić diagnozę, może wystawić e-receptę i może wystawić e-zwolnienie. Czyli siedząc w biurze, w domu, no, gdziekolwiek, masz możliwość odbycia. Pełnoprawnej, zgodnej z ustawą i z przepisami, wizyty lekarskiej, uzyskując receptę i zwolnienie, jeżeli to jest potrzebne. Tu oczywiście jest kwestia jeszcze też pogłębienia tego wywiadu poprzez dostarczenie do domu setu do pomiaru podstawowych czynności życiowych mhm. czyli stetoskop elektroniczny, kamera wewnątrzustna czy otoskopowa, EKG, termometr elektroniczny, czyli te wszystkie urządzenia, które online'owo przekazują informacje do lekarza, który znowu niekoniecznie musi, musi siedzieć w tym w ośrodku medycznym. On może siedzieć u siebie w domu, prawda? Ma grafik przyjęć. Wiadomo, że na tym grafiku jest tam od godziny 14 do 21. I pacjenci zapisują się w grafiku do tego lekarza na wizytę. Pacjenci, którzy są w systemie naszym abonamentowym, mają to bezpłatnie w ramach, że tak powiem, tego ryczałtu, który płaci firma, bądź oni sami płacą. Natomiast pacjent komercyjny, który nie jest w naszym systemie, na zasadzie booking.com, czyli płaci kartą, zapisuje się tam na godzinę 15 u powiedzmy kardiologa, no i przeprowadza wizytę. Więc my to jest system, który w tej chwili wprowadziliśmy już od roku, i dużą część naszych pacjentów przenosimy też na ten system telemedyczny. To jest fantastyczne rozwiązanie, na przykład dla matek z dziećmi, prawda? gdzie bardzo często jest ta niepewność, jeżeli coś się dzieje. Muszę uzyskać porady, więc wystarczy, mówię, no, szybkie połączenie z lekarzem. Jeżeli będziemy mieli te urządzenia, a Podejrzewam, że do końca roku może powinno nam się taki set udać już skonstruować, bo wbrew pozorom na rynku nie ma jeszcze takich gotowych urządzeń. My sami, że tak powiem, też opracowujemy taki zestaw właśnie stetoskop elektroniczny i kamera. Żeby można było, żeby mama na przykład mogła jeszcze pokazać lekarzowi gardło, prawda, czy zajrzeć do ucha, czy przekazać informacje o temperaturze, czy osłuchać dziecko wręcz, gdzie lekarz słyszy znowu, tak powiem, tę transmisję no, w swoim miejscu urzędowania. To jest element już... W, Istniejący. Oczywiście również są te systemy monitorowania kardiologicznego ciągłego osób, które są pod stałą opieką kardiologa. Myślę, że w przyszłości będziemy również myśleli o takim szpitalu wirtualnym, który będzie też w zasadzie większość informacji przekazywał elektronicznie do centrum, które będzie monitorowało. Gdzie wtedy lekarz tylko na interwencję będzie dojeżdżał do pacjenta, ale to jest wszystko kwestia algorytmów. No i to oczywiście kolejny krok sztuczna inteligencja, prawda? Sztuczna inteligencja, która też już nieśmiało zaczęła funkcjonować w tym obszarze medycznym, gdzie pacjent może przejść całą ścieżkę wywiadu lekarskiego. I badania, gdzie na końcu będzie ją postawioną przez tego, nazwijmy go doktora medii, diagnozę, gdzie wtedy będzie miał ścieżkę, że albo ma się zapisać do lekarza określonej specjalności, albo ma kupić sobie określony lek, prawda i tak dalej. To jest przyszłość przyszłości tak naprawdę medycyny. Czyli ta sztuczna inteligencja z całą pewnością będzie, ona na pewno w dużej części będzie wspomagała lekarzy. I wyręczała, Ale przyszłość niestety jest przed, przed takimi rozwiązaniami, gdzie możemy władować miliony przypadków, tak naprawdę, ucząc maszynowo komputer, gdzie on będzie mógł rozstrzygać wtedy tak naprawdę najtrudniejsze przypadki. Słucham tego, co mówisz i słyszę naprawdę taką głęboką pasję do tego, czym się zajmujecie. To jest inżynieria, inżynieria tego zdrowia i jakby zmiany te technologiczne. I zaczynam się tak zastanawiać, jak, jak mając taką głęboką pasję dzielić się tą odpowiedzialnością. Właśnie zaczynaliśmy odrobinę, zaczynaliśmy tematu sukcesji. Zastanawiam się, jakie to jest poczucie, no bo ja słyszę, że, że cały czas gdzieś jesteś w pełni na bieżąco ze wszystkim i, i że to cały czas cię napędza. Jak w takiej sytuacji układać te relacje właśnie sukcesyjne, żeby równocześnie no, nie zostawić tego, bo nie wyobrażam sobie, że zostawiasz to przy takim poziomie zainteresowania, i nie wiem, jedziesz będziesz mieszkał teraz w buszu w jakiejś chatce. <laughs> Ale z drugiej strony, żeby też nie przeszkadzać nowe, nowej linii menadżerów w pracy. Słuchaj, właśnie, no, to, jest ten, to jest to fajne rozwiązanie, że e, zarządzając operacyjnie, człowiek nie ma czasu tak naprawdę zagłębiać się w różne inne nowoczesne dziedziny. Mnie akurat została ta telemedycyna. Ja się tym zajmuję, bo to mnie fascynuje i pa, pasjonuje i staram się, że tak powiem, wepchnąć to do tego Enelmedu. -med, Nie zawsze to tak się łatwo udaje, bo e, tu są już określone plany, e, e, okre, określone inwestycje. Natomiast to trzeba też pokazać i przekonać, bo to jest kwestia przekonania, prawda, że ta telemedycyna to jest przyszłość i że rzeczywiście kwestia budowania wirtualnych przychodni, prawda, gdzie. Już będzie tylko pielęgniarka, która będzie miała szereg urządzeń do pomiaru czynności życiowych. Pacjent przyjdzie, ona albo w ramach jej kompetencji będzie mogła zaopatrzyć pacjenta i nie będzie potrzeby kontaktu z lekarzem. Pielęgniarki mają w tej chwili bardzo duże kompetencje, niewykorzystywane tak naprawdę mm -hmm. nigdzie, bo to jest znowu kwestia poziomu płac, i tak, odpowiedzialności i tak dalej. Tutaj jest moment taki, że te pielęgniarki będzie można wdrożyć do tego typu opieki w przypadku jeżeli ona przekracza te kompetencje to łączy się z lekarzem wtedy i ona przekazuje już badania wszystkie a w związku z tym to jest tak naprawdę stworzenie sieci małych Pojedynczych gabinetów, gdzie pacjent będzie miał blisko domu. Dlatego, że zasada jest taka, jeżeli to jest błaha przypadłość, to muszę mieć to blisko. Jeżeli to jest poważna, to oczywiście mogę jechać do szpitala, nawet do innego miasta. Stąd też ta kwestia zbliżenia do pacjenta takich też centrów, ale najchętniej oczywiście byśmy przeszli na system domowy. To, że pacjent ma u siebie set do pomiaru czynności życiowych i on nigdzie nie musi chodzić, to jest wygoda dla, dla, dla obu stron. No widzę, że to znowu przyszedłeś do rozwiązania, ale chcę wrócić trochę do tego tematu dzielenia się. Czyli rozumiem z tego, że, że jakby nie będąc w 100% zaangażowany w zarządzanie biznesem każdego dnia, zbudowałeś sobie przestrzeń do tego, żeby też pogłębiać nowe obszary tak, i, i budować tak. nowe kompetencje. Tak jest, no, no właśnie, dlatego, dlatego, ta tele, no, to. Co kiedyś wprowadzałem tą teleradiologię, prawda, wiele lat temu, to teraz jest ta telemedycyna. I to rzeczywiście jest moją, mo, moją dziedziną, którą staram się, że tak powiem, tutaj rozwinąć bardzo szeroko no i przekonać wszystkich do tego, że to, to jest przyszłość, to jest przyszłość medycyny. I tak no, pomijając powiedzmy, tą, tą sztuczną inteligencję, która na razie jeszcze jest powiedzmy, w powijakach, ale i tak na początku i na końcu jest na początku jest pacjent mhm. z drugiej strony lekarz. Tak zawsze jest. Tylko ta przestrzeń między nimi, ten kontakt się zmienił, prawda, tutaj. Dzięki zresztą tym legislacyjnym ułatwieniom, gdzie e, telewizyta stała się pełnoprawną wizytą ustawowo, gdzie mamy e-receptę, gdzie mamy e-zwolnienie, a więc przełamanie tych barier legislacyjnych dopiero pozwoliło na rozwój tej telemedycyny. Bez tego to się, I to się dzieje tak naprawdę od dwóch lat. I trzeba z tego korzystać. Jeżeli takie możliwości się stworzyły, to po prostu trzeba z tego korzystać. Mm -hmm. Co powiedziałbyś właścicielowi firmy, który się opiera przed sukcesją? Okej, okay, to znaczy, co bym powiedział? Powiedziałbym, żeby zrobił to jak najszybciej. Że myślę, że jest tyle ciekawych zajęć jeszcze i tyle aktywności, które, które można podjąć, Aczkolwiek to się nie dzieje tak nagle, że prawda, że dzisiaj kończę pracę i teraz oddaję się, że tak powiem, różnym dziedzinom sztuki, wiedzy, zajęć, to po prostu trzeba budować sobie dużo wcześniej, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o środowisko, jeżeli chodzi o środowisko znajomych, przyjaciół, jeżeli chodzi o aktywność związaną z kontaktem, ze sztuką, z wyjazdami, z podróżami, z pasjami, krótko mówiąc, te pasje, one muszą się tak naprawdę no, trochę wcześniej narodzić, żeby po prostu można je było później w pełni wykorzystywać, bo no, nie da się nagle tego odciąć. W związku z tym, im wcześniej. Tylko to jest kwestia, no, nazywam to życie po życiu, prawda? Czyli to jest ten element, kiedy kończę intensywne zarządzanie albo łagodnie kończę to intensywne zarządzanie, bo przecież sukcesorzy też nie przychodzą do firmy w taki sposób, że pojawiają się nagle. I zmienia się wszystko diametralnie. Sukcesorzy pojawiają się w firmie, z całą pewnością, też w odpowiednim momencie, kiedy już no, są wyedukowani, zajmując stanowiska najpierw określone, powiedzmy, w tej hierarchii niższe, i pną się w tej karierze, jeżeli. Sukcesorzy, jeżeli seniorzy dochodzą do wniosku, że są już w pełni odpowiedzialni i można im przekazać tę firmę, to po prostu należy to zrobić. I tu nie ma jednego klucza, e, który można by pokazać, jak to należy zrobić. Każda firma ma inną specyfikę. Łatwiej trochę się dzieje to w firmach dużych, gdzie jest ilość tych stanowisk pośrednich, gdzie można zaproponować dzieciom objęcie różnych stanowisk. Gorzej jest to w firmach mniejszych, gdzie właściwie jest to ręczne sterowanie, gdzie nie ma tych pośrednich stopni zarządzania. A w związku z tym ten właściciel tak naprawdę no, ręcznie steruje jak wtedy wprowadzić tego sukcesora do, do tej firmy. To jest, to jest sprawa trudna, ale to o czym wspominałem, te pasje, które po prostu no Trudno powiedzieć, należy sobie wykształcić. To się bierze w sposób dosyć naturalny, prawda? Więc myśmy zawsze mieli ogromne, o, ogromną rzeszę przyjaciół i znajomych, gdzie żeśmy, też to jest kwestia naszej aktywności, czy my chcemy podtrzymywać te kontakty, prawda? A więc to nie jest tak, że to, to jest taka bierna postawa zupełnie. To jest kwestia również aktywności w tej, w tej postaci. Myśmy od niepamiętnych czasów też jeździli po całym świecie, tam od Filipin aż po Gwatemalę. E, to nas fascynowało tak naprawdę. Zawsze mieliśmy do tego też towarzystwo. Mieliśmy towarzystwo brydżowe, gdzie były regularne spotkania. Często korzystaliśmy właśnie z, z kina, teatru, z wyjazdów. To było naszą pasją, właśnie mówię, no, oglądanie świata. Fascynowaliśmy się kuchnią. Od 20 lat fascynujemy się naszym wiejską posiadłością. Fascynujemy się ogrodami. Jeździmy do Anglii oglądać ogrody angielskie. Więc mówię, ilość tych zajęć i tych fascynacji jest na tyle duża, że. E, ja nie, nawet niekoniecznie się interesuję tym, co się dzieje w Enelmedzie poza moją działką telemedycyny tak mhm. naprawdę. Więc oczywiście w przypadku tam no, takich e, decyzji strategicznych typu czy zrobić emisję dodatkową czy nie, no, to być może tutaj będziemy z całą pewnością rozmawiali na ten temat, ale, ale no, to się jeszcze nie dzieje. Więc e, na pewno strategiczne decyzje będą o, o, omawiane wspólnie. Ale to jest kwestia, właśnie mówię, no, znalezienia sposobu na, na, na to dalsze życie. Tu jestem w tej chwili też w dwóch organizacjach e, rodzinnych, w dwóch organizacjach medycznych, do których należymy tam w zarządach, więc tych aktywności tak naprawdę jest sporo e, i mnie nie brakuje tego zarządzania operacyjnego, a więc jestem szczęśliwy, że nie muszę się tym zajmować. To jest fantastyczne i taką czuję z tego prostą, z jednej strony prostą, ale dla wielu przedsiębiorców, których poznaję, trudną lekcję tego, żeby nie kanalizować całej swojej uwagi wyłącznie na biznesie, tak. bo potem może być jakby trudno obudzić w sobie różne inne pasje i jakby nie mamy do czego innego iść, więc już zostajemy w tej firmie, jeżeli nie stworzyliśmy sobie tego ale świata coś, poza. No tak właśnie wygląda, tak. Tak, tak, tak to właśnie wygląda mhm. i dlatego myślę, że ten, ten, ten ciąg całych zdarzeń na przestrzeni już tej historii życiowej, on, on powinien się tak układać, żeby... I to myśmy nie robili tego świadomie, że wiedząc, że kiedyś nie będziemy, mm -hmm. to po prostu było rzeczą naturalną, prawda. Zresztą muszę się pochwalić moją posiadłością wiejską, bo... Znaczy, Naszą zawsze mówię, bo śmio, razem z żoną stworzyli, razem, razem tam spędzamy bardzo dużo czasu. No i muszę też ci opowiedzieć o moim weekendzie ekumenicznym. Śmiało, opowiadaj. Weekend ekumeniczny, czyli ja już od dosyć dawna, od wielu lat nie pracuję w piątki. Mhm. W związku z tym, że to są trzy największe religie: piątek, sobota, niedziela, więc nazywam to, e, nazywam to weekendem ekumenicznym. To jest fantastyczna sprawa, bo po tych trzech dniach. E, wolnego, nazwijmy to, wracanie później do zajęć jest rzeczą fantastyczną, bo człowiek jest absolutnie odprężony, a przecież w tej chwili przy poczcie elektronicznej, czy ja siedzę na wsi, prawda, tam na pomoście i się opalam i mam przed sobą iPada i mogę również funkcjonować równie dobrze jak przy biurku, a jest zupełnie inna przyjemność. Więc 20 lat temu Postanowiliśmy, tak powiem, z żoną, że poszukamy sobie jakiegoś przedsięwzięcia takiego weekendowego, prawda? No, tam do znajomych, ale nigdy nie mieliśmy swojego tego miejsca na ziemi, takiego, żeby poza Warszawą, e, gdzieś się zainstalować. No i padło to na okolicę Młyszczonowa. Kupiliśmy tam 6 hektarów e, e, takiego terenu, który gdzieś tam był jakieś stare, właśnie, ściana jednego domu. Ale co nas zauroczyło, to aleja klonowa, taka 60-80-letnia, 100 która prowadziła do tego domu. No ona powiedzmy była taka nieregularna, niemniej jednak no, miała zarys takiej przyzwoitej alei kl no, klonowej. No więc to nas też, że tak powiem, e, zauroczyło, że gdybyśmy taką aleję chcieli mieć, no to pewnie byśmy już nie dożyli tego. No i oczywiście powstał projekt domu mieszkalnego, projekt domu gościnnego. No to w ogóle powstało duże założenie, do którego moja żona na początku jakoś nie przywiązywała wagi w projektowaniu, a później jak zobaczyła na końcu, to się złapała za głowę, prawda, że to takie jest ogromne. Bo powstał dom, dom, mieszkalny w takim powiedzmy stylu trochę może dworkowym, ale nie do końca. Dom gościnny z funkcjami technicznymi, z garażami, ale z pięcioma pokojami, bośmy też założyli, że to ma być miejsce integracji dla rodziny. Synowie nasi już mieszkali oddzielnie, a w związku z tym, cośmy założyli, oni mieli jeszcze też małe dzieci, a w związku z tym założyliśmy, że tam to będzie takie miejsce, prawda, gdzie się wszyscy będziemy mogli spotykać. Staw kąpielowy, e, kord, e, no, duży ogród piękny, taki dwóch hektarowy prawie. I to jest, to jest obiekt, który byśmy urządzali przez wiele lat, tak naprawdę. On już jest w tej chwili tak dojrzały, że właściwie wycinamy dużo rzeczy, bo, e, ale ilość kwiatów, bylin, roślin jest tak niesamowita, że no, przyznam szczerze, że chyba w Polsce prywatnego ogrodu nie widziałem ładniejszego, będąc skromnym, e, niż mój i rzeczywiście robi on tak niesamowite wrażenie. To koniecznie poproszę o zdjęcia, to dołączę je do okay. opisu odcinka, żeby to udokumentować. Na 8 tysięcy zdjęć, które mam w telefonie, ja myślę, że 5 tysięcy to jest zdjęcia ogrodu są. <laughs> no, bo tak. ilość... Ale jeszcze tego nie trzeba nazywać szaleństwem. <laughs> ilość, ilość, ja potrafię tam godzinami chodzić i obserwować, zresztą mówię, to, to, jest, to jest niesamowita pasja, tak naprawdę, ogrodowa, która się też no, wykształciła. Powiem, myśmy mieszkali na studiach w domu moich dziadków w Gdyni. Tam był piękny tarasowy ogród jeszcze taki dziadek to przed wojną zakładał. No jeszcze w ogóle tam w ogrodzie, do głowy nam nie przyszło, żeby cokolwiek w tym ogrodzie robić. tak. Natomiast tu jak mamy ten ogród teraz, no z przyjemnością przez te wszystkie lata jeżdżąc, bo to jest 50 km mniej więcej z Powiśla, czyli od nas tam na miejsce, zawsze wstępowaliśmy do tych centrów ogrodniczych, zawsze kupowaliśmy jakieś rośliny, także tam ilość roślin takich no już rzadkich nawet w tej chwili jest y, ogromna, i to stwarza no, niesamowitą przyjemność. Ten ogód jest piękny o każdej porze roku. On jest inny, on jest co roku inny również, bo tam albo dosadzamy, albo wycinamy coś, żeby stworzyć osie widokowe. Prawda? No bo to też jest kwestia, tam to nie może być zarośnięte. Po prostu też stojąc w określonych miejscach, trzeba mieć tę perspektywę patrzenia na te kolory. Mówię, to, 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 jest, mówię, to jest nie do opisania, tak naprawdę, przyjemność, która. Która jest związana z ogrodami. Zresztą od czasu do czasu wypuszczam na Facebook albo na Linkedinie zdjęcia pod hasłem Pamiętajcie o ogrodach. Nie wiem, mm -hmm. czy pamiętasz ten piosenkę. Tak, tak no jak najbardziej. Ale no, słuchaj, ten fragment tam właśnie jest w cudzysłowie i załączam to. Ostatnie, słuchaj, ostatnie na Linkedinie zdjęcia w ciągu dwóch dni 15 tysięcy odsłon. Naprawdę. Także to żadne teksty czy też żadne inne informacje, mm -hmm. które nie budzą tyle emocji, tak naprawdę tutaj. Bo, bo zdjęcie, to był piątek chyba w zeszłym tygodniu, było niesamowite światło. Wtedy było tak ostre słońce i, i, i te wszystkie kolory jesienne, które tam się pokazały, są, są, no, to, to, to jest fantazja. To jest, to, jest, mówię, to można chodzić godzinami, po tym, że są. tam się żyje na zewnątrz. Jak jesteśmy e, tam na wsi, to po prostu my żyjemy na zewnątrz. To mu się wchodzi do tego po określone funkcje. No, zimą również, może trochę mniej, ale w związku z tym, że z kolei tam jest dużo iglaków, więc tam jest zielono. Więc w zimie jest też zielono, więc tam się nie czuje zupełnie taki, takich gwałtownych zmian. No najpiękniejsza jest jednak jesień, choć jak kwitną rododendrony i azalie w maju, to jest też okres piękny. A później hortensje, jak zaczynają w lipcu kwitnąć, a jest ich naprawdę mnóstwo, to jest też... Więc mówię, każdy okres, natomiast ta jesień, no to są kolory już niesamowite. Poczułem to, jakbym tam był i naprawdę... Um... Wyobrażam to sobie, bo, bo natura też jest dla mnie czymś niesamowitym, czymś, co gdzieś tam pomaga i regenerować siły, i gdzieś skoncentrować swoją uwagę i docenić to piękno, które nas otacza, takie pierwotne, bo przecież to piękno to było prawdopodobnie jeszcze zanim ludzie w ogóle pojawili się na Ziemi. Tak, tak, I to jest, tak, tak. to jest w zasadzie takie niesamowite w tym. jak, jak to, teraz też już rozumiem, w jaki sposób tę. Ewentualne stresy. Chciałem zapytać, jak rozładowywałeś na przestrzeni swojej kariery stresy związane z prowadzeniem firmy, ale myślę, że taki spacer po ogrodzie to mógł być bardzo dobrym tak, sposobem. Tak, tak, tak. że no, no są to budowali jednocześnie no, z y, funkcjonowaniem firmy, a więc to też nie można było y, no, z efektów działalności tej firmy, prawda, bo to naprawdę było, jest duże założenie i y, y, no, budowało się to, ja myślę, że z, z, po dziesięciu latach, bo się dopiero od momentu rozpoczęcia zamieszkali w tym domu. No ogród też był, ogród myśmy założyli, że tworzyć trzeba od razu, nawet w stanie surowym jak były budynki, myśmy tworzyli ogród, bo wiadomo było, że ten ogród no, wymaga, nie, nie, czasu. wymaga czasu. Hmm. Zresztą e, pamiętam, że e, w, w, mieliśmy projektantów ogrodu, też e, projektantów zieleni, którzy nam zaprojektowali ten ogród, taki zagęszczony strasznie. Wykorzystaliśmy może tak 30-40% tego projektu. I później, jak pokazali nam kosztorys realizacyjny, to byśmy się za głowę złapali, podziękowali i zaczęliśmy to sami robić przez, przez te kolejne lata. I oczywiście tam jest dużo starych drzew, bo tam na, na tym terenie było jest fragment lasu również, a więc ja mam swoje grzyby. Ostatnio też i rydze nawet od kilku lat się pojawiły. A więc no, już nie mówiąc o ogrodzie kuchennym, bo to, co nas natchnęło, po trzy razy chyba po kolei jeździliśmy na takie fakultatywne wycieczki do Anglii, oglądanie ogrodów angielskich. Mm -hmm. W każdym w różnych rejonach, że tak powiem, Anglii w przyszłym roku ma być Szkocja. Łącz z destylarniami, oczywiście, też jeszcze Bardzo ciekawe, powiedzieć. bo też mam taki plan, żeby odwiedzić Szkocję tak. w, w maju jest taki festiwal destylarni. No tak. Znaczy, to jest, tu jest generalnie hasło ogrody, a te destylarnie tak jakby przy, 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 przy okazji. Mhm. I tam wszędzie były też ogrody kuchenne. U nas to się nazywały warzywniaki, w związku z tym, że myśmy już przeszli na ten etap wyższy, więc też nazywamy nasz ogród ogrodem kuchennym, gdzie mamy swoje warzywa, gdzie mamy swoją cieplarnię, tą piękną taką angielską, też cieplarenkę z pomidorami, gdzie właściwie no wszystkie warzywa. Przez cały czas mieliśmy swoje. W tej chwili nawet mamy sporo też przetworów tam pomidorowo-cukiniowych, ogórkowych z tej własnej produkcji tak naprawdę ekologicznej. No, ten element ek ekologii jest też ważny, mam własny sad do tego jeszcze. To wszystko jest rzeczą taką fajną, uzupełniającą ten, ten pobyt na wsi i te efekty, które tam są. Też pracy, no bo tam to też wymaga trochę pracy. Ale zupełnie inna praca. Tak, tak, zdecydowanie tak. Taka praca, która gdzieś tam odwraca uwagę od tej pracy, co jest tu, i pozwala zdobyć ten balans. Tak, jest piękny staw na przykład kąpielowy. Więc mówię, tam wyjeżdżanie z tego e, miejsca tylko po to żebyśmy doszli do wniosku, że tu jest jednak najlepiej, prawda, żeby no już nie mieć tego takiego złudzenia, tego, tej monotonności czy tej monotonii takiej związanej mm. tylko i wyłącznie, bo u nas to jest tak jak odruch Pawłowa. W czwartek po południu pakujemy się jedziemy mm. na wieś, prawda. Co prawda za dużo nie pakujemy, no bo tam wszystko jest, bo to jest, to jest właśnie całoroczny dom. Zresztą też świetnie wyposażony, bo Staraliśmy się ten, ten, ten dom, żeby to był taki naprawdę. Ja myślałem, że to będzie w ogóle dom podstawowy, ale w czasach, kiedy trzeba było przez raszyn przejeżdżać, czyli to było półtorej godziny w jedną stronę, razy dwa, czyli trzy godziny wyjęte, że tak powiem, na, na podróżowanie, więc doszliśmy do wniosku, że jednak zostawiamy to mieszkanie tu w Warszawie i, i realizujemy taką filozofię życia i uważam ją za idealną. Filozofię życia miejsko-wiejskiego. Czyli te cztery dni w mieście i trzy dni poza miastem. To jest to, co można sobie, że tak powiem, naprawdę, jeśli można, to tak po, po, powinno się realizować życie. Fantastyczne. Jak na przestrzeni tego, tego czasu, to może jest trudna, trudna kwestia, czy trudne pytanie, ale zawsze mnie ciekawi, w jaki sposób relacje z dziećmi. W kontekście biznesowym się układają. Czy to zawsze było pewne? Czy, czy twoi synowie zawsze myśleli o tym, żeby się zaangażować w firmę? Bo to jest też taka kwestia. Wiem, że czasem um, ktoś chce oddać um, biznes um, swoim dzieciom, ale te dzieci nie bardzo chcą. No i dochodzi czy do konfliktu oczekiwań, konfliktu um, i to może się przekładać na całą dynamikę w rodzinie. Jakie są twoje doświadczenia w tej dziedzinie i też obserwacje? U nas to chyba było dosyć naturalne, bo no, obaj synowie właściwie chyba rozpoczynali jeszcze trochę na studiach tą, 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 ten kontakt z firmą. Łoczny Sumar bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w firmie, starszy natomiast pracował chyba jeszcze przez 5 lat w korporacji, co zresztą pewnie wyszło na dobre i jemu, i firmie. Bo on wniósł do firmy trochę rozwiązań takich nowoczesnych, które tam nabył te umiejętności. No, myśmy sami się biznesu uczyli, prawda? Więc z całą pewnością na pewno popełniali różne błędy, że można było iść być może szybciej, rosnąć. W momencie, kiedy, kiedy on wrócił, zaczął też dostrzegać jakby niedomagania tej firmy w zakresie nawet kadry zarządczej. Że kadra część kadry po, po prostu no, nie rosła tak szybko, jak rosła firma. I w momencie, kiedy on już otrzymał to stanowisko dyrektora zarządzającego, to postawił jasne też warunki zmiany na niektórych, na, zmiany na niektórych kluczowych stanowiskach. No, oczywiście na to przystałem, bo mnie się trudno było nawet rozstać z tymi ludźmi, bo ja z tymi ludźmi pracowałem przez wiele lat, budując ten biznes, tak naprawdę, ale też dostrzegałem ich niedostatki, tylko może bardziej z sentymentu trochę nie zmieniałem tych, 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 tych osób. Tutaj natomiast, no, syn już jakby patrząc na to, Bardziej chłodnym okiem rzeczywiście e, e, musieliśmy, że tak powiem, no, spełnić ten warunek. No i wyszło to z całą pewnością firmy na dobre. Mhm. Ale dlatego to dosyć naturalnie się u nas odbywało, bo on po tym pięcioletnim, chyba, pobycie w korporacji przyszedł do realizacji pewnego projektu, który mieliśmy. To był duży projekt pozyskania Szpitala Sióstr Elżbietanek w Warszawie. On się, że tak powiem, nie zrealizował, no ale już Jacek został i wsiąkł w tę firmę aż po dzień dzisiejszy. Natomiast rzeczywiście to, co obserwujemy, no tu należy, powiedzmy, do, 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 do tych firm, dwóch firm rodzinnych, gdzie ten temat sukcesji bardzo często się przewija. I tam są często problemy, jakby z obu stron pochodzące. Ale Przyznam szczerze, że częściej słyszę głosy w tej chwili sukcesorów, że seniorzy nie chcą ich jeszcze dopuścić do pełni władzy, że jeszcze albo czują się no na tyle na siłach, że chcą sami to prowadzić, bądź nie uważają, że sukcesorzy są już przygotowani, choć na pytanie, które zadawałem sukcesorom. Sukcesorzy twierdzili, że oni są przygotowani, oni byli przekonani do tego, że mogą tym zarządzać. No ale cóż, jest opór materii w postaci jeszcze seniorów i na naszym zjeździe w Gdańsku, na zjeździe Family Business Network Poland w Gdańsku, który się odbędzie 15-17 listopada, mam tam taki panel pod hasłem transformacja osobista. Mhm. Czyli to jest mniej więcej to, co tobie dzisiaj opowiadałem, mhm. jak można przejść, jak wygląda życie po życiu, prawda? Super. żeby również pokazać seniorom, no, nie wiem, kto się na, na zapisze na ten panel, bo są trzy równoległe panele, mhm. ta jest transformacja chyba też rodzinna, transformacja firmowa. No jest ta transformacja osobista, gdzie właśnie, jak się dowiedzieli sukcesorzy z, z zarządu, powiedzieli, że przyświą swoich rodziców? Zresztą ja to ja od dawna też tę ten, 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 ten teorię głoszę, że to odejście powinno następować jak najszybciej, w momencie oczywiście, kiedy obie strony uznają to za właściwe, ale żeby jednak w dużej mierze zależy to od seniorów. Bo to oni muszą dać sygnał, prawda, tutaj, do tego, obserwując zresztą funkcjonowanie e, sukcesorów, dając im jednocześnie coraz większy zakres odpowiedzialności. To ja bym na pewno zapisał się na Twój panel, dlatego też, że bardzo wierzę, że wszystko zaczyna się od transformacji osobistej. Czyli, że jakby to jest ten punkt wyjścia, do tego, żeby móc podjąć jakieś decyzje w szerszym ujęciu. Bo, bo tak naprawdę no to nasze osobiste predyspozycje, nasze osobiste decyzje, nasze osobiste chęci tego, jak chcemy działać, przekładają się na cały ten ekosystem rodzinny, ekosystem firmowy i na, na to wszystko, co, się, co następuje później. Czyli uważam, że nie zmieniając siebie, nie można zmienić organizacji, jeżeli się jej nie opuści. Tak, oczywiście, że tak. Tylko mnie to, 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 o czym żeśmy rozmawiali, że też. To przygotowanie, ono musi być dostatecznie szybko, czyli to, to, to jest kwestia trochę stylu życia, prawda? Bo ten styl życia, on później, że tak powiem, jest niezwykle ważny w tym etapie późniejszym. Czy możemy go tylko po prostu rozwinąć jeszcze szerzej, a nie zaczynać od, od początku pewne rzeczy tutaj. Natomiast nagle się budzę: OK, mam lat, tam 65, to no teraz zacznę je jeździć, prawda? Do Nepalu, tam, prawda? Do Butanu, mhm. czy do Lasy, czy tam do innych egzotycznych miejsc, no. Mm -hmm. A jaka jest jakaś taka jedna jeszcze prawda o biznesie? Z Twojej perspektywy niezwykle rozległych doświadczeń, to nie tylko w jednej firmie, ale tak naprawdę w różnych kolejnych przedsięwzięciach, od lusterek, od lusterek w garażu do, do, do naprawdę no, bardzo dużego biznesu medycznego. Jaka jest Twoim zdaniem taka jakaś prawda o biznesie? Co jest w biznesie ważne Twoim zdaniem, żeby? żeby z jednej strony odnosić powodzenie, ale równocześnie mieć z tego przyjemność, szczęście? No, trudno powiedzieć, że to jest jeden element. No, jest, jest to zawsze, trzeba mieć dużo samozaparcia jednak i pracowitości. Ta pracowitość jest niezwykle też ważna. Kwestia jest tego właśnie, żeby no, e, myśleć o tym biznesie potwornie w momencie kiedy człowiek jest aktywny, to praktycznie to jednak wiele myśli jest związanych z tym, z tym biznesem. I to często bywało tak rano, że człowiek budzi i już myśli, prawda, co tego dnia ma zrobić, albo wieczorową porą. Eee, oczywiście ja potrafiłem się oderwać zupełnie, jeżeli wyjeżdżałem gdzieś daleko, bo w momencie, kiedy człowiek wyjeżdża, nie ma kontaktu, a w tamtych czasach jeszcze wczesnych to mm -hmm. w ogóle ten kontakt był utrudniony, bo trzeba było iść na pocztę zadzwonić, bo, no, więc... więc to było to oderwanie się zupełnie od tego, ale jest, je, je, jest to nieustanne myślenie, Wybieranie, jednak patrzenie również na, na, na te rynki, uczenie się tak naprawdę tego biznesu na bieżąco, podpatrywanie tego, co się dzieje na świecie. Kwestia nowoczesności. To, co tak naprawdę powinno wyróżniać firmę, to jest jednak kwestia też innowacyjności. Mhm. Więc tu trzeba patrzeć, żeby być konkurencyjnym w biznesie jest to kwestia jakości. No, my patrzymy na nasz, na nasz rynek medyczny, prawda? My nie jesteśmy największą firmą, jesteśmy tam powiedzmy entą z kolei i czym się musimy wyróżniać? Musimy się wyróżniać właśnie jakością, innowacyjnością. To są te elementy, które przekonują pacjentów. Do tego, żeby oni zechcieli u nas, że tak powiem, e, się leczyć. No Bo to jest nasz sukces. Nie ma dziedzin niekonkurencyjnych, prawda? Więc każda dziedzina już w tej chwili jest konkurencyjna. W związku z tym poruszanie się na tym rynku no, wymaga e, wielu elementów, ale te dwa kierunki, kwestia zapewnienia dobrej jakości, e, innowacyjności z całą pewnością, to w każdym biznesie się opłaca. Super. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś powiedzieć na koniec, co uważasz, że jest ważne, co, co, z czym chciałbyś się podzielić? No, pamiętajcie o ogrodach. No, to. myślę, że to świetna puenta, więc od razu zachęcam też wszystkich do odwiedzenia LinkedIn Adama Rozwadowskiego, żebyście na pewno zobaczyli ogrody w dowolnym stanie skupienia, pewnie o różnych porach roku. Bardzo dziękuję ci za zaproszenie, za tę rozmowę. Bardzo ciekawe refleksje na temat bycia liderem, e, sukcesji i tworzenia takiego zbalansowanego życia. Myślę, że ponadczasowa rozmowa. Także wielkie dzięki i trzymam kciuki za wspaniały czas w, w rezydencji wiejskiej, ale też za powodzenie Twojego pomysłu na telemedycynę w NL. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.